kochani, z tej strony Emi Flash. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym z trzech filmików dotyczących nowego serialu na antenie Disney Channel, a mianowicie The Lodge. Zanim skupimy się na postaciach serialu, opowiem Wam trochę o jego fabule. Główną bohaterką jest Sky, która po śmierci swojej mamy przeprowadza się z dużego miasta na wieś ze swoim tatą, gdzie jej dziadek prowadzi hotel. Jednak okazuje się, że jej tata chce sprzedać ten hotel i jej się to bardzo nie podoba, dlatego z paczką swoich przyjaciół postanawia go uratować. I w tym momencie okazuje się, że nie wszyscy przyjaciele są tymi prawdziwymi przyjaciółmi. W serialu The Lodge odnajdujemy, co to jest właśnie prawdziwa przyjaźń, muzyka, taniec, pasja, miłość. Oczywiście nie może zabraknąć trójkącika miłosnego, jak to w każdym filmie Disneya. Ale powiem Wam, że mi to się bardzo podoba, bo ja właśnie dzięki temu chętnie w sumie oglądam takie seriale. Wracając do muzyki, stworzyłam do tego serialu aż 9 piosenek i 3 teledyski. Będzie Wam się to pewnie podobać, więc jeśli chcecie zobaczyć serial The Lodge, zapraszam na antenę Disney Channel. W serialu występuje naprawdę wiele postaci, od rodziny, dalszych przyjaciół, a nawet producentów. My jednak skupimy się na głównych postaciach, bo inaczej byłoby za dużo chyba tego. Sky, o której wcześniej wspominałam, jest niesamowicie piękną dziewczyną, która w cudowny sposób napawa wszystkich swoją pozytywną energią. Jest motorem napędowym do dalszego działania, żeby robić to, co się chce, żeby spełniać swoje marzenia. W niesamowicie łatwy sposób nawiązuje się jej kontakty, dlatego posiada naprawdę prawdziwych przyjaciół i właśnie umie odróżnić, którzy są ci fałszywi, a którzy nie. Również w bardzo łatwy sposób nawiązuje się jej kontakty te miłosne, dlatego ma aż dwóch adoratorów i podobno dzięki temu jest podobna bardzo do swojej zmarłej mamy, którą niestety straciła już rok temu. Ben jest najlepszym przyjacielem Sina już od najmłodszych lat, co prawda rywalizują ze sobą w jeździe na rowerze górskim, ale jest to raczej taka zdrowa rywalizacja, nie w tym stylu, że po złości. Jednak to wszystko się zmienia, kiedy na froncie pojawia się Sky, która niestety podoba się obu chłopakom. Ups. Wracając do samego Bena, jest on zdecydowanie najbardziej dojrzały z całego towarzystwa i to do niego wszyscy przyjaciele przeważnie zwracają się o radę. Jego najbardziej uroczą cechą jest chyba to, że żyje teraźniejszością i umie udowodnić to, że życie na wsi jest naprawdę cudowne i trzeba po prostu czerpać z tego korzyści, że się na niej jest. I to właśnie próbuje udowodnić nowo przybyłej Sky. Sin, przystojny, popularny, wysportowany, czego chcesz więcej? Słuchajcie, mała poprawka. To imię czyta się Sean, nie Sin. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, bo nie widzę tam H, ale czyta się Sean. Jest synem niesamowicie bogatego dewelopera, który właśnie chce odkupić hotel od dziadka Sky. Jak widać, nie wiadomo, czy mu się to w ogóle uda. Sin jest wielkim pasjonatą jazdy na rowerze górskim i naprawdę uwielbia to robić. Niestety rozwijanie jego pasji lekko blokuje jego dziewczyna oraz właśnie jego ojciec. Jedyną osobą, która mówi mu, żeby robił to, co chce, żeby miał w nosie i jest właśnie Sky, która jak widać już niejednemu zawróciła w głowie. Daniel, czyli wspomniana dziewczyna Sina. Władcza, dominująca i dbająca jedynie o swój wygląd. Jednak okazuje się, że pod tą pokrywą powierzchowności kryje się naprawdę bardzo wrażliwa i urocza dziewczyna. Szkoda tylko, że nie chce ona wyjść na światło dzienne. Po rocznym związku z Sinem powala tak lekką paranoję, że jest w stanie kontrolować dosłownie wszystko, co się wokół nich dzieje. Jak to się potoczy, musicie sami zobaczyć. Josh, czyli długoletni przyjaciel Sky z miasta. Utrzymują kontakt poprzez rozmowy wideo i jest praktycznie jedyną osobą, której Sky jest w stanie zaufać w 100% i jest nim całkowicie szczera. Josh jest jednak osobą, która zawsze wykłada kawę na ławę i często z tego wychodzą sytuacje dosyć komiczne, a czasami wręcz dramatyczne. Noah wraz z Kylie i Benem pracuje w posiadłości Sky w sezonie letnim. Jest on dosyć niefrasobliwy, dlatego często potrzebuje tej większej motywacji, żeby wziąć się w garść, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Jest również dosyć niedojrzały, jeśli chodzi o emocje, ponieważ nie wie, jakie uczucia tak naprawdę wiąże do swojej najlepszej przyjaciółki, czyli Kylie. Uwielbia również tworzyć jednak muzykę i zgadnijcie, dla kogo ją tworzy. No, właśnie dla Kylie. Kylie, dziewczyna niesamowicie utalentowana muzycznie, słodka i przemiła, która niestety ma niesamowicie niską samoocenę. Jest to głównie spowodowane tym, że przyjaźni się z Daniel, z którą niestety musi żyć w jej cieniu, bo wiecie, inaczej się nie da.
Do przyjazdu Sky o jej talencie muzycznym wiedział tylko Noah, jej najlepszy przyjaciel. No, ale niestety dopiero po przyjeździe Sky udało się udowodnić, że może być nie tylko chórzystką, ale również solistką. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i przybliżyłam Wam trochę charaktery naszych postaci. Jeśli chcecie obejrzeć serial The Lord, zapraszam na antenę Disney Channel. Od 27 marca do 7 kwietnia premierowe odcinki o godzinie 19, czyli od poniedziałku do piątku. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, ja nie mogę się naprawdę go doczekać, bo uwielbiam muzykę, taniec i takie historie, więc koniecznie na pewno usiądę przed telewizorem w ciągu tych dni. Teraz się tylko z Wami żegnam, no i pa pa!